Radomia na pewno będą zadowoleni i z wielką przyjemnością będą przychodzili na broń, bo broń w każdym meczu z przeciwnikiem z górnych rejonów tabeli urywa punkty, urwała punkty Legionowi, wygrała z Polonią Warszawa. Dzisiaj rollercoaster i to straszny rollercoaster. Wygrywamy dwa razy, prowadzimy to spotkanie, dwa razy pozwalamy sobie strzelić bramki w sposób znany nam. Trzy bramki broni po stałym fragmencie gry, dwa uderzenia bezpośrednio, trzecia po rzucie rożnym, czwarta po kontrataku. Doskonale wiedzieliśmy, jak mamy grać w obronie. Po raz kolejny nie potrafimy wyegzekwować w obronie tych działań. Do 70 minuty jesteśmy w bagnie, to w głębokim bagnie, wracamy do gry i mamy sytuację do zamknięcia 3-1 w ciągu 10 sekund. Trzy razy strzelamy do pustej bramki i za każdym razem nie trafiamy tam, gdzie chcemy trafić. Dlatego ci zawodnicy grają w tej lidze, w której grają i tego nie zmienią, póki nie zmienią podejścia do pewnych zachowań, do pewnych sytuacji boiskowych i pozaboiskowych, to ta ich pozycja piłkarska będzie na takim poziomie, a nie innym. Do gry w piłkę nożną oprócz umiejętności potrzeba charakteru. Nie wszyscy zawodnicy w moim zespole ten charakter mają. Dziękuję bardzo. No, zgodzę się tutaj z trenerem odnośnie tego, że dzisiaj mecz typowo pod kibiców. No. 8 bramek nierzadko się tutaj widzi na stadionie. Zespół przyjezdny strzela 4 bramki i wywozi remis, tak? Także taka dosyć, bym powiedział, dziwna sytuacja. Natomiast no, to jest piłka. No. Dlatego ją wszyscy lubią, wszyscy ją kochają, bo ona jest nieobliczalna. No. Bardzo blisko było tych 3 punktów, które by nam dały jakiś tam komfort w tabeli. Natomiast zostaje nam punkt po akcji w 94 minucie. To dobrze, że jest ten punkt. Zaangażowania i takiej determinacji. Ja już któryś raz tutaj powtarzam, że zarówno jednej, jak i drugiej drużynie nie brakowało, bo każdy tutaj gra i chce zdobyć komplet punktów. Nam się, mówię, to dzisiaj nie udało, ale mamy ten punkt, który dopisujemy i na tą chwilę trzeba się z tego cieszyć. Dziękuję. Panie trenerze, chcę zapytać o zmiany, jakie zaszły dzisiaj. Wyjściowe 11 dość ryzykowne, ale czy pan jest zadowolony z tej zmiany? Bo mówię tu o bramkarzu, o Wojtku Kupcu, zmiany na pozycjach, jak Kwencer na lewej obronie. Każda decyzja może być w jakiś tam sposób kontrowersyjna i nie wszyscy mogą ją zrozumieć, bo nie są na co dzień zespołem. Jak ktoś był w meczu z Łowiczem, to widział, jaki był przebieg tego meczu i jakieś tam decyzje musiały być podjęte. Przed meczem z Olimpią Zambrów mieliśmy 17 bramek straconych i coś z tym trzeba było zrobić, bo na półmetku tyle bramek straconych to jest nie do pomyślenia, a po tym meczu mamy 21, czyli dobiliśmy znowu 4 bramki. No, coś nie funkcjonuje w tym bloku defensywnym i to już nie chodzi o samego bramkarza, bo tak jak powiedziałem, popełnił błąd przy czwartej bramce, ale w 94 minucie dwa razy nam ten mecz wybronił i dał nam ten mecz punkt. Także tutaj no, życie, samo życie, także no, zmiany były. Taka była decyzja i po meczu bym powiedział tak, już nie gdybajmy, nie szukajmy winnych, tylko skoncentrujmy się już na następnym, bo te dni tak szybko uciekają, że za moment znowu mamy bardzo trudny mecz, a chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy Beniaminkiem i też w jakiś tam sposób zbieramy doświadczenie każdego dnia, każdego tygodnia. Tak jak tutaj trener powiedział, zabraliśmy punkty zespołom z górnej części tabeli. Mam nadzieję, że będziemy dalej zabierać i będziemy się tam umacniać na pozycji bezpiecznej, dającej nam utrzymanie, a może i w górnej części tabeli, bo ten zespół stać. Tych chłopaków naprawdę stać, ja w nich wierzę od samego początku i tak będzie do samego końca. Także dziękuję bardzo. Jak coś jeszcze? Jeszcze tylko zapytam o mecz z Sokołem Ostrudę, dzień wcześniej czy w dzień meczu?
Nie, wyjeżdżamy w dniu meczu. Mecz jest dosyć późno, bo o godzinie 18, także myślę, że w sobotę bezpiecznie tam sobie dojedziemy i nie będziemy tutaj robić wyjazdu dwudniowego, powiem krótko, z własnego doświadczenia wiem, że wyjechać o godzinie 17, 18 w piątek i dotrzeć na miejsce tam w granicach północy, nie na swoich łóżkach, śpiąc, położyć się spać o drugiej w nocy i następny dzień taki rozerwany, bym powiedział, to uznaliśmy, że to nie ma sensu. I stąd taka decyzja. Ja mam pytanie jeszcze do obydwu trenerów. Oglądałem ten mecz. Chciałem się zapytać, czy zechcecie ocenić w jakikolwiek sposób pracy sędziów, bo w moim przekonaniu, w mojej ocenie, jest jakiś dramat sędziowski. To, co się dzieje, to, co się działo w tym meczu, to nie powinno być nic. Ci panowie, w mojej ocenie, w moim przekonaniu, nie sędziować mecz w jakikolwiek, nawet w hokeju. Artur? Panowie, no ja powiem tak, my jako trenerzy w pewnych rzeczach mamy swoje zdania, natomiast zdanie możemy wyartykułować bezpośrednio sędziom. Myślę, że to oni doskonale od nas słyszą, czy z ławki rezerwowych, czy po meczu. Natomiast takie rzeczy no, nie będą upubliczniane. W każdym meczu są takie kontrowersje, które jednemu trenerowi zabierają te punkty, drugiemu oddają. Natomiast nasza praca polega na tym, żeby pomagać zawodnikom. Każdy komentarz w kierunku sędziów kończy się upomnieniem. Następne upomnienie jesteśmy na trybunach. To jest nasza praca i my jesteśmy rozliczani z tego, co się dzieje na ławce rezerwowej. Sędziowie są rozliczani za swoją pracę. Nasze komentarze albo im pomagają, albo przeszkadzają. Czasami żal po takich meczach, nie mówię dzisiejszy nawet konkretnie mecz, ale żal po takich meczach, gdzie zasługuje zespół na taki, a nie inny wynik, natomiast często dochodzi do sytuacji takiej, że jedna decyzja, druga decyzja, zabrany rzut karny, odgwiznięty, spalony, którego nie było, skutkuje tym, że trener albo pracuje w danym klubie, albo go nie ma. Dziękuję. Tak, że jeszcze ja bym chciał zapytać o rzut karny, a w zasadzie o pana reakcję po tej sytuacji, bo chyba to nie Kamil Czarnecki miał strzelać, tylko Patryk Czarnowa. Dobrze widziałem, czy... No tak z perspektywy dobrze pan redaktor powiedział, bo też poświęciliśmy sporo minut na wykonywanie tych rzutów karnych i Patryk Czarnota w tym elemencie był najlepszy. No. Ale to jest tak, nieraz ta chwila boiskowa, taka pewność, bym powiedział, siebie i decyzja zawodnika jest, że jednak ktoś inny do tego podchodzi. Kamil się zdecydował po raz kolejny niestrzelony. Jest to jakaś tam bolączka. Pracujemy nad tym cały czas. No natomiast no, dzisiaj nie wyszło to. Nie załamujmy rąk. Dobrze, że te karne są przede wszystkim, no natomiast sztuką jest wykorzystać później, no to jest prezent, natomiast mówię, trzeba to wykorzystać, bo to się staje, taki bym powiedział, dla nas męczące, no te rzuty karne. Natomiast wrócę do pytania tutaj pana o sędziego. Bywało gorzej, naprawdę bywało gorzej, natomiast zgodzę się tutaj, no, my nie jesteśmy od oceniania, my jesteśmy rozliczani tylko za punkty, bo to się liczy i tutaj dla klubu pracujemy, natomiast sędziowie są rozliczani przez kogoś innego, przez obserwatorów, przez inne jakieś tam służby, oni mają swoją pracę, my mamy swoją pracę i nie komentujmy tego, bo to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Dziękuję.